Witam wszystkich w kolejnym odcinku Zakupów Growych. Dzisiaj taki trochę nietypowy odcinek, bo kupiłem wydania niezbyt pokaźne, jednak dla mnie bardzo interesujące. Uwielbiam wydania gier z gazet, ja to nazywam sobie gazetówki. I tak oto udało mi się kupić dosyć sporą kupkę takich wydań. W takich gazetach naprawdę znajdowało się wiele świetnych produkcji. I tutaj legendarne Play, Click, CD Action, niektóre te gazetki już upadły niestety, jednak nadal idzie je dostać na Allegro, na OLX-ie i tak oto ja na OLX-ie znalazłem ogłoszenie 5 zł sztuka i masa wystawionych gier. Nie była to jakaś mega specjalna okazja, ponieważ ta gazeta nawet w dniu premiery kosztowała około 10 zł, 10-15 zależy która. Ale i tak uważam, że była to uczciwa cena i wybrałem sobie kilkanaście opakowań. I zaczynamy od CD Action z 2009 roku z Titan Questem i jakąś lekkoatletyką z 2009 roku. Już tą lekkoatletykę pominimy, ale Titan Quest to bardzo fajny hack and slash, coś w stylu Diablo. Salambo i kurka wodna. Salambo to nie mam zielonego pojęcia co to jest, ale kurka wodna to dla mnie legendarna produkcja z dzieciństwa. The Settlers 4, no najlepsza strategia w jaką miałem okazję zagrać. Tutaj jest demo z CD Action z 2004 roku. Niestety nie jest to pełna wersja Far Cry'a, tylko demo. O ile to jest w ogóle demo Far Cry'a, czy tylko opakowanie z Far Cry'a, bo mi się wydaje, że Far Cry wyszedł w 2004 roku. Kurczę, nie wiem, ale wydaje mi się, że to może być tylko obrazek z Far Cry'a, bo w 2004 to Far Cry wychodził. Tutaj mamy Hitman Kontrakty, Nocna Straż, Pierwsza Wojna Światowa. No oczywiście te poniższe tytuły to nie mam zielonego pojęcia co to jest, ale Hitman bardzo fajna skradanka. Jedna z lepszych skradanek, która daje nam masę możliwości, bo ja nie lubię się skradać w grach, nie lubię w ogóle skradanek. Jednak seria Hitman do mnie przemówiła, bo idzie znaleźć fajne rozwiązanie, które potrafi zaspokoić każdego. Jeśli chcemy, żeby coś wybuchło, może coś wybuchnąć. Jeśli chcemy, żeby zrobić to kompletnie po cichu, możemy tak zrobić. Chcemy kogoś otruć, nie ma najmniejszego problemu. To jest druga płyta z Salambo. Dalej nie wiem, co to Salambo, ale chyba trzeba będzie sprawdzić. Click z 2008 roku. Mamy tutaj Call of Juarez, Crazy Machine i Fair Zone. Nie mam pojęcia, co to te dwie kolejne, ale Call of Juarez to fajna polska produkcja, polski western i na pewno warto zagrać. Ja ukończyłem sobie Więzy Krwi i Więzy Krwi były naprawdę dobre. W ogóle ciekawe, co się teraz dzieje z serią Call of Juarez. Wyszło to Gunslinger, które było takim troszkę restartem, bo pokazali grę w komiksowym stylu, takim zabawnym stylu, już odeszli od tego poważniejszego klimatu i gra była naprawdę udana. Jednak twórcy już ucichli i nie wiem, czy będzie kolejna część. Tutaj może po prostu pokażę, bo tu nie ma żadnej chyba interesującej gry. Ten Duszek Kacper to jest gra z mojego dzieciństwa. Ja kiedyś to za dzieciaka grałem i z tego względu to kupiłem. Kurka wodna 3, no nie mogło zabraknąć faszerowania drobiu. Crazy Taxi 3. Gazetka Play z 2005 roku. Twierdza to też są legendarne i bardzo przyjemne strategie. Ja miłośnikiem strategii nie jestem. Jednak twierdza jest kolejną strategią, którą po prostu lubię. Pierwsza część Just Cause i Gwiezdne Wilki 2. Pierwsze Just Cause było naprawdę udanym tytułem, tam wszystko wybuchało zresztą jak w całej serii i naprawdę przyjemnie jest do tego wrócić nawet po latach. Gazetka z 2010 roku. Czyli wtedy to Just Cause było dosyć świeżym tytułem, bo z tego co kojarzę, ono premierę miało gdzieś w 2006-2007 roku, więc dali dosyć nową grę do takiej taniej gazetki, więc super sprawa. Szkoda, że teraz już nie dają żadnych pełniaków, tylko samą gazetę, ponieważ ja CD Action kupowałem nie tylko dla gazety. Oczywiście gazetę przeglądałem, czytałem niektóre artykuły, jednak fajnie było mieć jakieś pudełko. Ja sobie zbierałem te pudełka, już pomijając fakt, że dawali jakąś grę, już mogliby nie dawać gry, tylko dać jakąś kartę kolekcjonerską, jak to później dawali, tylko żeby coś jeszcze było, a nie sama gazeta. A i tu chyba się to przez przypadek znalazło, bo to już w poprzednim odcinku pokazywałem. Tak samo jak i to, o tak, to jest przez przypadek tutaj. I tutaj mamy Tokę 2.
TikToka, też bardzo fajna wyścigówka. Ja kupuję te gadżety ze względu na gry dzieciństwa. Ja wiele z tych gier grałem w dzieciństwie i po prostu kupuję to przez sentyment. Niektórych pewnie nigdy nie odpalę, ale chcę mieć to w swojej kolekcji i w razie w na swoim retro PC-cie odpalić to sobie. Aha, i do tych gazetek pan też miał parę takich pudełkowych gier. I wziąłem Sniper Elite z troszkę uszkodzonym opakowaniem niestety, ale pierwsza część Snipera, nie wiem czy była udana, ja grałem tylko w trójkę, tą, która odbywała się w Afryce i ona była naprawdę spoko, nie wiem czy już w jedynce stosowali tą metodę, że prześwietlali wroga i było widać w co trafiliśmy, nie mam zielonego pojęcia. A jeszcze od tego samego pana jest Painkiller Black Edition. Painkiller, bardzo fajna gra, po prostu zabijamy hordy przeciwników. Coś w stylu Sirius Sama, tylko polskie. No i za każdą z tych produkcji, każde z tych opakowań dałem 5 zł. I Hitlist, ale byłem zaskoczony, gdy zobaczyłem to na Allegro. Nigdy wcześniej nie słyszałem o tych wydaniach, a wygląda to naprawdę zacnie. W środku mamy hity z 2005 roku, czyli Princess of Persia, Far Cry, Splinter Cell, Toka 2, Hitman Kontrakty, Deus Ex. No naprawdę wygląda to zacnie, zwłaszcza, że ja kupiłem to za grosze. I pudełko już ma takie aspiracje, żeby być big boxem. Ja sobie to postawiłem na półce i wygląda to naprawdę fajnie. Jednak w środku, nie oszukujmy się, jest lipa. Mamy tylko takie bezbarwne, tekturowe opakowanie, a w środku nic więcej, tylko płyty w białych kopertach z jakimiś kodami i ulotkami. No straszna lipa, pewnie twórca tego wydania wydał większość pieniędzy na to zewnętrzne opakowanie i już w środku nie było co wsadzić, bo to nie jest drogie, ale naprawdę mimo wszystko całe wydanie na plus, bo wygląda fajnie, można sobie postawić na półeczce. O, może sobie tak postawimy, będzie ładnie wyglądać, nie wiem czy wy to widzicie. Dobra, czyli teraz przechodzimy troszkę do współczesnych czasów, tutaj mieliśmy trochę retro gier. A zaczynamy z UFC 4. Recenzję tego tytułu mieliście okazję zobaczyć na moim kanale. Powiedziałem tam, że kiedyś krytykowałem kolegę, który kupuje co roku nowe odsłony FIFA. No przecież to jest ta sama gra, wystarczyłaby aktualizacja, po co marnować 200 zł? Po czym kupiłem UFC 4, które okazało się być tylko trójką w innym opakowaniu. W grze nie zmieniono praktycznie nic. Grafika jest 1:1 taka sama jak w trójce. Co prawda usprawniono trochę clinch i parter, przez co jest on bardziej intuicyjny, no jednak to za mało, jeśli chodzi o nową odsłonę i trochę czułem się, jakbym wyrzucił 200 zł w błoto. No i mamy Mafię edycję ostateczną. Byłem bardzo podekscytowany, gdy usłyszałem, że ktoś robi remake Mafii 1, ponieważ jest to kultowa produkcja, w którą zagrywałem się jeszcze za dzieciaka i naprawdę bardzo ją lubię. I nie ukrywajmy, że tytuł już wymagał delikatnego odświeżenia, ponieważ od premiery minęło 20 lat. Oczywiście był wciąż grywalny i dawał masę frajdy, jednak fajnie byłoby go zobaczyć w nowej odsłonie. Tak sobie wtedy pomyślałem i byłem bardzo podekscytowany. Zacząłem oglądać tam pierwsze zwiastuny. I gdy na tym zwiastunie zobaczyłem, że odpowiedzialny za grę będzie Hangar 13, od razu moje pozytywne emocje opadły. Hangar 13 do tej pory zrobił Mafię 3, która była fatalna. Wyglądała źle, działała źle, fabuła była rozciągnięta na siłę jakimiś aktywnościami pobocznymi. Twórcy na siłę próbowali zrobić z tego otwarty świat i coś podobnego do GTA i za cholerę im to nie wyszło. Gra była nudna, wyglądała źle i do tej pory działa źle. No i już tak troszkę z mniejszymi emocjami nadszedł dzień premiery i postanowiłem, no kurczę, zaryzykuję, Mafia to kultowy tytuł, muszę to mieć, sprawdzę przynajmniej. Poszedłem do Empiku i jakie było miłe zaskoczenie, gdy okazało się, że gra kosztuje 130 zł, więc bardzo mało, jeśli chodzi o dzisiejsze standardy, bo nie ukrywajmy, nowe produkcje na PlayStation 4 kosztują czasem po 250 zł, a z nadejściem nowej generacji te ceny mają iść jeszcze w górę. Więc bardzo przyjemna niespodzianka, a nie ma co ukrywać, że jest to pełnoprawny tytuł, nie jest to jakiś zwykły remaster, tylko remake. Gra zrobiona od podstaw z nową oprawą graficzną, z ulepszoną fabułą, no nie wiem czy ulepszoną jest dobrym słowem, jednak z delikatnie rozbudowaną.
i okazało się, że Hangar 13 odrobił zadanie domowe. W dniu premiery gra działała dobrze, wygląda dobrze i co najważniejsze, twórcom udało się oddać ten mafijny klimat lat 30. Dosłownie po godzinie gry byłem zagłębiony w tych mafijnych porachunkach i nie mogłem już wyjść z tego świata. Super, gra mega wciąga i warto ją ograć. W dzisiejszym materiale to już by było na wszystko. Trzymajcie się. Cześć!